Generalnie trzeba być dobrej myśli. Przez ostatnie kilka dni postanowiłem sobie odpuścić, nieco się odstresować i odpocząć od nauki. Wcześniej trochę się przyłożyłem do nauki. Przez ostatni miesiąc, dwa miesiące, można powiedzieć, zakuwałem. No i trzeba być dobrej myśli, tak jak już mówiłem. Czekamy do czerwca na ogłoszenie wyników. No, był prosty. Tak. Był znacznie łatwiejszy niż te próbne. Co mieliśmy przecież. Też mi się tak wydaje, że historia raczej nie zaskoczyła. Polski, no to chyba też nie do końca. To raczej prosty. Nie, szczerze, ja się akurat nie stresowałam, tak jeśli mam być szczera. Ale teraz dopiero jak przeczytałam sprawkę czy coś, no to wtedy zaczęło mnie trochę brać, ale przedtem nie. Znaczy się, no stwierdziłam, że na pewno będzie trudniejszy, ale jednak myślę, że nie było to jakoś dla mnie tak super proste czy coś. Ale spodziewałam się czegoś po prostu trudniejszego. Nie, nerwy się nie pojawiły. Generalnie wziąłem sobie książkę, poczytałem książkę. Mogę polecić Ojca Chrzestnego autorstwa Mario Puzo. Generalnie nie, dzisiaj stres nie wystąpił. No ja raczej wiążę przyszłość z matematyką, więc wydaje mi się, że historia to był największy taki... najbardziej się go bałam, więc... No ja się nie wypowiem, dla mnie humanistyczne jest łatwiejsze. Na rozprawce podano nam, że możemy dać przykłady z literatury, nie tylko lektur, tylko wszystkiego, co możemy, także mogłam wykorzystać jeszcze książki, które czytam normalnie w domu, a nie tylko lektury szkolne. No język obcy to chyba najłatwiejszy będzie. Tak, nasza klasa jest klasą francuską, więc akurat tu raczej nie mam problemu. To zależy. Generalnie mnie osobiście zaskoczył egzamin z historii i z wiedzy o społeczeństwie, który był no, dosyć prosty. I jeżeli chodzi o przewidywania, generalnie z przewidywaniami trafiliśmy z rozprawką. Typowaliśmy, że rozprawka będzie i udało nam się trafić. I to chyba tyle. Generalnie trochę zaskoczenia było, jeżeli chodzi o materiał na egzaminie. Ja właśnie uważam, że dzisiaj było najgorzej. Uważam, że jestem lepsza z przedmiotów ścisłych i na pewno pójdzie mi lepiej. A specjalne przygotowania były? No i na nie to jakieś tam na korkach powtórzenia, czy coś, jakieś testy sobie rozwydrukuję i to tyle. Ale no, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj powtórzę trochę, bo jednak stresik już jest. I będzie dobrze. I będzie dobrze, tak.